Ponieważ branża contact center w Polsce rośnie z roku na rok coraz bardziej dynamicznie, dlatego jednym z najistotniejszych zagadnień, przed jakimi problemów, przed jakimi stają pracodawcy, jest rekrutacja zespołów do contact center. Odpowiedni zespół jest jednym z elementów budowania przewagi konkurencyjnej organizacji. W związku z tym staje się coraz bardziej, procesy rekrutacji stają się coraz bardziej istotne w ramach organizacji. Wiedza i kapitał ludzki decydują często o sukcesie albo porażce firmy, szczególnie w tak wąskiej branży, jaką jest branża contact center, gdzie pozyskiwanie pewnej specjalistycznej wiedzy branżowej z rynku staje się coraz trudniejsze i coraz bardziej kosztowne. Porównując obecną sytuację na rynku pracy do tej, powiedzmy, sprzed 5 lat, obserwujemy coraz bardziej zaawansowany rozwój procedur selekcyjnych, szczególnie procedur selekcyjnych opartych na systemach zarządzania przez kompetencje. Firmy, licząc koszty procesu rekrutacji, coraz częściej świadomie decydują o inwestycjach ponoszonych w procesy rekrutacji i selekcji. Stąd decyzja o coraz częstszym wykorzystywaniu procedur Assessment Center jako najbardziej efektywnym kosztowo procesie selekcji. Jeżeli chodzi o źródła rekrutacji, to oprócz standardowo wykorzystywanych, takich jak prasa, internet, mamy do dyspozycji również pewne niestandardowe, niskokosztowe procedury rekrutacyjne. I tutaj myślę na przykład o nawiązaniu współpracy z instytucjami lokalnego rynku pracy, z instytucjami edukacyjnymi, również z organizacjami mniejszościowymi, organizacjami kulturalnymi. Tutaj dobrym przykładem może być rekrutacja do contact center osób posługujących się innymi językami niż język polski i na przykład nawiązanie współpracy z organizacjami mniejszościowymi na terenie Polski Zachodniej, chodzi mi o mniejszości językowe, mniejszości niemieckie. Podsumowując, jednym z najbardziej istotnych elementów kontrolowania kosztów procesu rekrutacji jest zdefiniowanie źródeł rekrutacji, najbardziej efektywnych źródeł za jak najniższą cenę. Kolejnym elementem jest zarządzanie czasem procesu rekrutacji, tak aby odpowiedni specjaliści rekrutowani byli w odpowiednim czasie. Z reguły jest to rekrutacja na projekty. Jeżeli chodzi o liczbę pracowników, to musimy pozyskać maksymalną liczbę pracowników o maksymalnej elastyczności. Dlatego, że praca w contact center jest pracą zmianową, pracą o charakterze nienormowanym i włącznie z pracą w nocy. Kolejnym elementem jest sformułowanie jak najlepszej oferty dla pracownika i sprawne komunikowanie tej oferty na rynek pracy w przekazie marketingowym. I w końcu zmotywowanie pracowników do pracy w contact center, pozyskanie pewnej lojalności pracownika, tak aby maksymalnie ograniczyć rotację.